Dzień dobry, witajcie. Dorwałem się w końcu do Somersa i całkiem przyjemna bitewka wpadła. Tak, Somers był jednym z 100 okrętów, którego jeszcze nie miałem, ale okropnie bardzo chciałem mieć. W sumie na tej liście już dosyć mało okrętów jest, no ale w każdym razie w końcu się dorwałem, wylicytowałem, bo niestety niewiele mi zabrakło, jak go wycofywali. Tam, jak dobrze pamiętam, to że około 1000 stali zabrakło, żeby go kupić, więc byłem zdeczka deczka poirytowany, a jako że głównie gram niszycielami, mainuję je, no to wiecie. Gdzieś to był taki punkt cały czas, gdzie cały czas go, że tak powiem pragnąłem, a trafiło się także na aukcji, co prawda tutaj małe podziękowania dla paru osób, które mi przypomniały o tym, że była aukcja, bo to było w trakcie wakacji, więc gdzieś tam z telefonu szybka aukcja, pek, 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 zbrojowni i no i się udało i jest. No więc w sumie ciekawa bitwa wpadła z takim małym wyciągiem, przy okazji będzie parę ciekawostek, w zasadzie na sam koniec będzie całkiem niezła ciekawostka, która co po niektórych może zdziwić, a co po niektórych może... Hmm, rozśmieszyć. Więc tak, mamy w sumie rzut taki trochę dziesiątko, trochę dziewiątko, jest tam nawet ze dwie ósemki, z czego u nas, jed... przepraszam, trzy, jedna już w zasadzie, w sumie po obu stronach, po ósemce już co, z drugiej strony masa, u nas podwodniaczek już się tam gdzieś z winą, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Somers, to jest amerykański 30 tielu, którym gramy głównie pod torpedy, mamy trzy wyrzutnie całkiem przyjemnych torped, ale przydałby się im taki mały baw, bo o tym też chciałbym pogadać, bo w sumie przy tym co obecnie już jest torpedowego, to ten Somers już nie wypada tak kozacko jak kiedyś. No i coś by się tu przydało. Fajny, fajny byłby tu buff, gdyby dali mu przeładowanie, tak jak Yu Yang dostał na przykład, to by zmieniło całkiem sporo. Nawet nie musieliby już tych torped zmieniać, bo tam ewentualnie troszkę prędkości by się przydało. No przy tym spocie i tej prędkości to już jest tak, wiecie, całkiem łatwo przy tym, ile obecnie pływa hydro, ile w ogóle sporo tego ostatnio na narąbali, narąbali, więc gdzieś tam te torpedy aż tak hardkorowo już nie robią takiego wrażenia jak kiedyś. No, ale tak czy jak jeszcze Somersem, Somers dalej potrafi ugryźć. Dalej jest im całkiem, całkiem przyjemnie. I w sumie mamy tutaj, poza torpedami, to mamy fajne cztery wieże, więc nie jest aż tak źle, że w razie czego, gdybyśmy torpedami nie byli w stanie nic zrobić, to mamy, mamy działa głównie artylerii, które też coś tam w razie czego na jakimś grubszym celu zrobią wrażenie, bo ciężko się tym strzela z czymś małym, to są amerykańskie 127, które mają okropnego loba. Mimo tego, że mamy 11,7 zasięgu, to one lecą do stratosfery. Po drodze wypijają sobie kawkę, no i dopiero gdzieś tam ewentualnie spadają na dół. Więc taka konfrontacja z Shermanem no to, znaczy w zasadzie niewiele jest niścicieli, które są w stanie przeżyć konfrontację z Sherwanem, no ale w każdym razie to yy, no, nie polecam, tak, yy, nie polecam zdecydowanie, yy, nie, gdzieś tam była jedna torpeda wizum, i co ciekawe, nawet zalanie przetrwał, yy, w sumie wciągnął całe, więc tam pewnie r gdzieś na pożary poszła. No, nie oszukujmy się, wyspy owcze to nie są idealne, to nie jest idealna mapa dla torpedowców, wszędzie wyspy, jest gdzie się chować, więc tymi torpedami nie jest sobie tak łatwo, yy, pływa tutaj wszystko, wiecie, tak, yy, to się schowam, tam się skitram na wysepek sporo, więc w ale tak łatwo się nie torpeduje, ale mimo to coś tutaj ciekawego się uda. W sumie jak na razie niezła przewaga, cztery okręty po stronie przeciwnika poszły na dno. U nas tylko ten podwodniak, mamy dwa kapy, więc jak na razie bitwa układa się nawet całkiem Całkiem myśli jest Musashi, jest Republika, więc dwa fajne cele do potencjalnego torpedowania. Muszę uważać, bo Santander jest gdzieś z lewej, więc ewentualny radar. No i w sumie całkiem niezłe apeki mogą mi trochę zdziesionować i ewentualnie e, ładne, e, ładną adrenalinkę mi uruchomić. To jest walka, walka do czego zrzucać torpedy, czy nie, może Republika, może... O i właśnie poszedł, właśnie poszło to czego się spodziewałem. Puściłem torpedy i jak zaraz zobaczycie, zapuściłem je bez sensu, bo na Republikę leci już lotnia i ona będzie oczywiście zmieniać, będzie się gdzieś tam kręcić, więc będzie zmieniać kurs, więc torpedy już nieważne, zapomnijmy o nich. Fajnie, że tu jest te 16,5 km zasięgu, ale wolałbym mieć krótsze torpedy i ciut szybsze. Chętnie bym zrezygnował ze 4, nawet z 5 km zasięgu, tylko po to, żeby mieć się przed te torpedy i byłoby już całkiem, całkiem inna gra, jakbym miał takie alternatywne, to już tak trochę się rozmarzyłem, nie ukrywam, troszkę się rozmażyłem i byłoby całkiem, całkiem, całkiem fajnie. Tak, tak, w każdym razie trzymam kapa, którego już mamy, tak dla bezpieczeństwa go zabezpieczyłem, żeby się nic nie, z nim nie stało, my już oczywiście straciliśmy kolejne dwa i idą na dno, jak na razie średnio, trochę, trochę asysty zrobione, 16 tysięcy gdzieś tam wpadło mi do czasie, nawet nie wiem na czym, może na tym izumu nie tak świeciłem, może kawałek Santandera? Nie no, mam bladnego pojęcia. W każdym razie widzę, że nasi prawą flałką poszują, no to co, no to ja nie będę stał jak ten, jak widły wiecie w czym, więc idzie, idę razem z nimi, Republika gdzieś tam się odwróciła, jest Ohio, no Musashi zasuwa też na drugą stronę, w końcu gdzieś tam czerwoni próbują to A zabezpieczyć, mamy przewagę punktową całkiem fajną, ja czekam aż te torpedy się przeładują, żeby wrzucić tu, no i w sumie zanim się przeładują to już nie będzie to miało za bardzo sensu, bo tutaj fajnie jest Santander z ewentualnym Shermanem gdzieś tam w dymie cały czas, gdyby je puścić trochę wcześniej, gdyby nie puszczą w Republikę i podpłynął tu kawałek, i tam puścił. No to pewnie coś, bym, coś mógłbym wyhaczyć. Coś mógłbym wyhaczyć ewentualnie na te torpedy. Julian się dymi, więc ja się dymić nie będę. Niech sobie Julian postrzela. Ja idę na szeroko, będę świecił w razie czego i zaraz hmm, kolejna porcja torped wyląduje w wodzie w stronę Ohio. No, Ohio kawał, kawał celu, więc trzeba tylko wyczekać, aż sobie chłop wybierze jakiś kurs, no i puścić te torpedy. A no i to, czy warto wspomnieć, to o pelotkach, która w zasadzie nie istnieje na tym. Na tym niszczycielu nie ma co polegać, więc, no, bardzo średnio ogólnie, wam powiem, tak, raczej, dym, raczej gdzieś tam ten dym. No i oczywiście mamy typowo amerykański dym, więc możemy się gdzie nigdzie zadymić i sobie postrzelać. Więc to właśnie to jest alta, ta alternatywa, że w razie jakby nam torpedowo nie szło, bo przeciwnik cały czas ucieka, no to cały czas gdzieś tam możemy polegać na tych działach, no i ewentualnie dymku. No i udało się cyk, 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 do widzenia Ohio, do domu e, się w zasadzie idzie sobie do kolejnej bitwy, dewastujące 6 torped, e, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale to było 6 torped bez zalania e, tak, nie, nie, nie dało zalania, co prawda te zalanie by się nie przydało, ale gdyby tam jedna torpeda nie trafiła, to takie zalanie by mnie pogardziło, tu było 6 torped bez ani jednego ani jednego zalania. W każdym razie ciśniemy do Republiki. W międzyczasie tam kolejny krążek i panzek zeszły, więc sytuacja zaczyna się robić trochę mało stabilna. Musashi mi nie interesuje, bo ucieka, Republika też. A tu proszę bardzo, pojawił się cukiereczek w formie lotni. Mamy 30 sekund do kolejnych torped. No i teraz bardzo ważne pytanie: co z tym zrobić? Czy kasować lotniarza, czy obijać Republikę? W moim przypadku lepiej skasować lotniarza, ze względu na to, że nie mam w zasadzie peloty. Gdzieś tam muszę polegać na tym dymie, które zostały mi tylko dwa. One mogą mi się jeszcze w tej bitwie przydać. No i w sumie, tak, nikt nie patrzy. No to co? No to strzelamy. Nie ma co, nie ma co się, no wiecie. W tańcu Republika ucieka jest odwrócona. Raczej nie będzie się mną interesować. Gdzieś tutaj ten kolosus idzie cały czas przed ciebie. No mam jeszcze kawał czasu do. W sumie to już nie mam kawał czasu. Już mogłem puszczać torpedy. Tylko, że to było do przewidzenia, że jak tylko zaczne, zacznie się że tam gdzieś w okolicy pojawiać, to kolosus się odkręci. Idą torpedki, puściłem tak. Te torpedy puściłem źle, bo nie zauważyłem, że on już wyprostował kurs. Bo ja myślałem, że on będzie robił w tył zwrot i będzie gdzieś uciekał, właśnie w stronę Republiki. A tu się okazało, że jednak nie. Yy, jednak nie, on dalej będzie płynął przed, yy, przed siebie, gdzieś tam, więc te torpedy są yy, niepotrzebnie tak puszczone, niepotrzebnie. Chociaż, chociaż może Republika się na nie nadzieje, kto wie. Zobaczymy. No i w czerwoni w końcu wzięli to A, teraz wbijają się do B, no i zaczyna się właśnie robić trochę kiszka, bo nasza Louisiana w zasadzie jak przepuszowała przez C, no to sobie na tym co została, tak w zasadzie. Nie wiem, nie mam do tego pojęcia, kto mu, kto mu tak przyłożył, ale w każdym razie, frak to frak. Frak Securing tak zwany zabezpieczony. A tu liczyłem, to była szansa, żeby ta republika wciągnęła torpedy, tylko że niestety tu idą torpedy Yu-Yanga i no i właśnie zmieniła kurs, więc niestety moje torpedy już w już republikę się nie wpakują. No ale zawsze jest szansa trochę sobie postrzelać. No i. Tutaj powinienem się, tu mi się już powinna zaświecić lampka. Bitwa była rozgrywana na streamie, więc nie zapaliła mi się. Bo już powinienem nie tłuć się z Republiką, tylko już powinienem się odwracać i uciekać stąd, a raczej nie uciekać, tylko iść gdzieś w stronę B, bo sytuacja naprawdę zaczyna się robić nieciekawa. Stuwa zrobiona prawie gdzieś tam na tej Republice. Pożar niestety, pożaru niestety nie stwierdzono. Lot też gdzieś tam resztką resztką HP-ku pływa. Tu fajnie Republika, że Haeki, no bo wiecie, Heki to jednak tylko, że nie wiem, czy zwrócić uwagę, ale tymi hajkami uszkodziła mi wszystkie trzy wyrzutnie jednocześnie, więc przeładowanie zaczynamy od nowa, a ono już się prawie kończyło. Więc muszę znowu czekać na pełnię torped, a ten... Wszystkie trzy wyrzutnie idealnie w sumie dostałem centrum okrętu, więc wszystkie trzy wyrzutnie miałem uszkodzone. Dobrze, że uszkodzone, a nie zniszczone, bo wtedy byłoby już tak średnio. Wtedy mogłoby się zrobić nieprzyjemnie, gdyby mi zostały same działa. W każdym razie to stówka, stówka zrobiona. I Republika została sobie na tych hajkach. To wiem, może ona i bitwę na hajekach zasuwa. No w każdym razie Republika Rak na razie wyłączona z bitwy. Gdzieś tam podwodniaczek za nimi idzie chętny, a ja czekam dalej na torpedę. Został Santander, został Musashi, no niestety Sherman i Chungu. Chungu jako tako jak jest trochę poobijany, to może i szanse bym miał, bo trochę hp malutko, ale spróbować zawsze warto. No, z Shermanem zero szans, nie oszukujmy się. Musiałbym być naprawdę nieogarniającym graczem, żeby jakkolwiek być w stanie go... No, ale jeżeli dożył do tego momentu, to raczej coś tam ogarnia tego Shermana. Więc, no, jest Chungmu, ja czekam na torpedy, tu pewnie, gdyby nie to, że Republika mi zniszczyła te torpedy, to pewnie już bym je słał gdzieś tutaj w ten dym, a tak niestety cały czas trwa... Od Trwa oczekiwanie. Kolos, ten kolosus cały czas gdzieś tam sobie e, lata. Zostaje mu tam resztkę HP. O, patrzcie, Państwo, kto to się pojawił. Louisiana. Akurat w tym momencie tak średnio dobrze. W tym momencie ciągło może mu już tam niezłą, niezłą salwę torped wysyłać. E, co się oczywiście może dla niego skończyć e, wizytą w porcie i przejściem do kolejnej bitwy. Bez jakiegoś wielkiego pośpiechu. E, tu mi się wydaje, że te torpedy były lekko spóźnione. Można było je spokojnie trochę. Jednak już poczekać i gdzieś tam później trochę je lepiej wykorzystać, bo Chungbu trochę już stoi w tym dymie, więc raczej. Mm, ładnie tam, ładna tam Salwa Musasi posłał z tej Luizjany Bardzo dobrze. No i jest Sherman. Dla mnie to jest cel główny w tym momencie. Santander jeszcze jako tak, ale jak spotkam Shermana w twarzą twarz, to będzie niebezpiecznie. Yy, niestety jak na razie Shermanik sobie dalej zasuwa na tych swoich APEKach. No, nasz podwodnik postanowił poławić się w Beneheal i idzie na pełnej za, yy, za Republiką. A my tu mamy tego Sherman'a, który właśnie, i właśnie czerwoni zwęszyli, o jest, czum wciągnęło jedną torpedę, nie pamiętałem tego, gdzieś tam czum y, torpedę lżejszy, y, idzie tutaj salwa, no w zasadzie po, 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 po naszej lotni, po naszej lotni, ja nie dziwię się, bo on tutaj ładnie szedł razem, razem z naszymi, płynął, bo nasi tutaj mocno spuszowali i wyglądało to całkiem całkiem bezpiecznie, że tak powiem, ale okazało się, no nie do końca. Fajnie, że Santander poszedł nam tędy, więc ja tutaj mogę spróbować swoich sił z Shermanem. No i dzięki temu, że tutaj ta salwa taka konkretna weszła, to udało się w zasadzie w tym momencie go skończyć. Cyk, 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 cyk. No dzięki lekkiemu przód tył przód tył, to udało się uniknąć uniknąć zajścia i jesteśmy dalej w bitwie. Nie, został ten Santander, gdzieś tutaj Trasher, oczywiście też bardzo groźny. No i zostało nas dwóch na czterech. I w sumie szkoda, szkoda, że ten podwodniak przeżył. Bo gdyby nie przeżył, to byłaby szansa teraz na samotnego wojownika. Bo w zasadzie on w tej bitwie teraz wnosi cały nic. Gdzieś tam gania tylko tą republikę. E, pokazał się na chwilę czuł mu, zostało mu tam 60 chyba parę HP, więc w tym momencie czuł mu to bite. E, tu się chyba pośpieszyłem za bardzo z tymi torpedami. A, w sumie miałem jedną wyrzutnię, oczywiście, uszkodzoną. Cóż, mamy przewagę HP-ków. Hmm, zostało nam 5 minut do końca. Niestety dwa, e, dwa KP pracują. Cały czas gdzieś tam w głowie, że w końcu podwodnik popełni błąd, zajdzie i odda punkty. No i to jest cały czas sytuacja, no, bardzo niebezpieczna. C nam gdzieś tam cały czas punktuje, więc nie, w sumie. W tym momencie raczej przegralibyśmy na punkty, gdyby zagrać to bardzo zachowawczo. Na szczęście Santander popełnił błąd i postanowił pokazać postanowił odsunąć się od wyspy i dwie torpedy wciągnął, i oczywiście 400 HP zostało. No i z kuba na prawkę, więc niestety nie uda się go w tym momencie dobić. Co już by nam ładnie ułożyło bitwę. Bo jakbym się pozbył tego Santandera, to mógłbym wtedy zacząć szukać Trashera i sobie gdzieś tam z nim osobiście pogadać, jakbym nie dostał jakiegoś super headshota, no to wtedy ewentualnie byłaby już taka luźna wygrana, no i plus trochę punktów by się teraz zrobiło, no i gdzieś tam cały czas moja nadzieja, że ten jednak podwodniak coś w tej republice zrobił, bo jak na razie od paru minut patrząc z ręką, w, ze wzrokiem w zegarku, jak na razie nie zrobił jej nic, gdzieś tam sobie pływają, niestety radar... Santander dogonił z radarem. Krążownik bardzo groźny dla, dla niszczycieli. Dzięki tych wszystkim dopałkom, niedopałkom może być naprawdę całkiem, całkiem groźnawy. No i teraz pytanie. Hmm. Pierwsze torpedy zapłoty, co wykombinuje Santander puszczony, uciekam. Staram się wycofywać tak, żeby zasyłać trochę punktów. Bo gdzieś tam właśnie, tak jak mówiłem, w tej głowie siedziało, że może jednak ten podwodniak pozbędzie się republiki. Bo to by nam pozwoliło, republika oddałaby sporo punktów, więc... To by nam zabezpieczyło, że tak powiem wygrano, bo mamy 917 do 830. No i jakoś tak ten Santander weźmie, czy nie weźmie? O, to jest pytanie. Ja sobie tutaj patrzę na torpedę, a tu cyk, dostałem spota, nie? I wziął, udało się. Kraken uwolniony, torpeda wciągnięta, fraga No i jest Trasher, pojawił się przy okazji podwodniaczek. Na całe moje szczęście mam wyspę, za którą mogę się ewentualnie schować. Nastałem pinga, torpedy puścił trochę przywcześnie, więc... Tutaj będzie cała cieka mała ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzą. Bomby głębinowe uszkadzają przez wyspy. Tak tak samo jak hydroradary, wszystko działa przez wyspy, tak bomby głębinowe też przez wyspy uszkadzają. Nie wszyscy o tym wiedzą, więc taka ciekawostka, jeszcze przy okazji. Jak na przykład będziecie mieli taką sytuację lekko patową z podwodniakiem przez wyspę, to on przez wyspę torped puścić nie może. Ale wy, głębinówki, jakby go uszkodzić, jak najbardziej możecie. Więc tak. Właśnie zaraz zobaczycie ciekawą sytuację, a ja powoli będziemy się zbierać do podsumowania. Mamy resztkę punktów, trasher schodzi i w zasadzie bitwa będzie wygrana. I podsumowanie prezentuje się następująco: 166 tysięcy, no nawet 36, 620 zrobione, już mam szóstkę w zarobku, za dużo tych szóstek. 11 trafić torpedami, 6 fragów. A propos, szóstek bazowe, 2169, tą Louisiana gdzieś tam wycisnął, 2000 bazowego udało się wykombinować. Sherman się starał, ale się nie udało. Cóż, mamy 25 tysięcy zrobione, zdział 120 z torped, 6 tysięcy z bomb, no i 14 tysięcy z zalań, 400 tysięcy wytankowane, 6 fragów skasowanych. Całkiem przyjemna bitewka, fajny mały wyciąg. No i przy okazji taki mały test dla Summersa. Następne bitwy już nie były takie fajne, ale gdzieś tam czasami się jeszcze torpedowcami coś ciekawego trafi. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Jak zawsze zapraszam na inne. Trzymajcie się, hejo. Pa, pa.